Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek. Witamy Was w Kawie, Rozmówkach i czym? Planszówkach. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek Kawy, Rozmówek i Planszówek będzie taki standardowo krótki, tak? Ale od razu chcę zapowiedzieć kilka rzeczy i zapowiedzieć, że prawdopodobnie za tydzień, w przyszłym tygodniu będzie dłuższa kawa Rozmówki i Planszówki, ponieważ będziemy mieli dłuższy wywiad z Piotrkiem z Grania w Chmurach. Takie są plany. Super. A jeszcze w dalszej przyszłości pewnie wywiad z Pogramy. I z innymi. I z innymi też. Nie? Więc jakby tutaj plany są takie wywiadowcze. Tak. Otwieramy kawę, rozmówki, planszówki na gości. Gości i kanał szuka. Otwieramy na gości w ogóle. W ogóle się otwieramy na gości. Znudziliśmy się sobą? Nie, nie. Nie? Słuchajcie. Ale musimy przyznać się, że zmieniliśmy krzesła, pewnie to zauważyliście, bo już nie dało się siedzieć na tamtym. Mogę ci zadać pytanie, Łukasz? Możesz. Jak się czujesz przed Pyrkonem? Czy jesteś podjarany, czy nie? Czy jak się czujesz w ogóle? To jest dobre pytanie, ponieważ jak ktoś ogląda to w sobotę rano, to jest jeszcze szansa przyjechać do Poznania na Pyrkon na 16.30 na panel twórców gier, na którym będę. Albo jest w Poznaniu po prostu i się kisi w domu. No tak. A tu trzeba przyjść na Pyrkon. Ludzie narzekają, że Pyrkon podrożał, to na pewno. Nigdy w życiu nie byłem na Pyrkonie. Ty nigdy w życiu? Ty idziesz pierwszy raz? To ty się mnie pytasz, czy ja się stresuję? No tak, no bo ja nie mam żadnych emocji. W sensie ja wiem, jakie mam emocje, więc ja się nie muszę ich pytać, że się siebie. Jakie masz emocje ty? No ja mam, że fajnie, że sobie pogramy. W sensie cieszę się, że idziemy na konwent tak nie do końca promować jakąś konkretną grę, tylko sobie rozmawiać, więc sobie pogram. A nie, że się po prostu chociaż też pewnie raczej do stołu i Valhalle testujemy tryliard razy. Chociaż to też było fajne, bo fajnie było widzieć, jak ludzie grają i uczyć się. W sensie dla mnie najciekawsze, to swoją drogą, było to, że mogłem sobie uczyć się i na bieżąco i jak tłumaczyć instrukcję i jak w ogóle tłumaczyć instrukcję, nie tylko tą konkretną. Ale i widzieć, jak ludzie odbierają to i wiesz, normalnie to wytłumaczył tobie, za tydzień komuś i żeby mieć taki obraz, że wytłumaczyłem to, nie wiem, 100 osobom, no to by to rok minął, a tutaj naraz widzę, że okej, ludzie to kumają, tego nie kumają, taki sposób lepszy, taki śmaki i to jest w ogóle zasada co do w ogóle tłumaczenia jakichkolwiek zasad. Więc czyli podsumowując ten wątek, który nie oszukujmy się był bardzo długi i taki, że przeskoczyliśmy milion rzeczy, to warto spróbować każdemu być kiedyś takim tłumaczącym zasady na jakimś konwencie. Warto się tego uczyć. Tak ogólnie, ale też myślę, że to jest fajne doświadczenie takie życiowe, co możesz mieć w kieszonce. Tak. Tak? Więc Pyrkon, tak? Ile kosztuje? Nie pamiętam. Więc no będzie prelekcja i tą prelekcją się tak naprawdę trochę jakby stresuje. Ty będziesz mówił? No będzie kilka osób. O tak, tak. Ja mogę tak to wymyślić jakieś dowcipy i rzucać z sali. W sali wołać po prostu. Zmieniać miejsca, że będę czasami z przodu, czasami z tyłu, żeby nie było, że to cały czas ja. Jest spoko towarzystwo na tym panelu, więc po prostu ja tam myślę, że po prostu zniknę w ich cieniu. Naprawdę? Nie, Łukasz. No ale nieważne, idźmy dalej, nie rozmawiajmy. Ja łechtam twoje... No ja wiem o tym, a ja próbuję uciekać od przechwałek pustych. No. Więc tak, w tym momencie jest Pyrkon z takich ogłoszeń. Tak. Na pewno ważne, jeśli chodzi o ogłoszenia, jest to, że w tym tygodniu po prostu ze względu na brak czasu fizycznie nie złożyłem filmu. A więc będzie w najbliższym tygodniu będzie gameplay, gramy w trójkę z Olą i z Przemkiem w grę kooperacyjną. Taką dosyć milczącą. No ale też już niedługo montażysta przychodzi, więc będzie łatwiej na pewno mi nie budzić się w nocy ze stresu. Ja jestem ciekaw tego etapu, bo ty będziesz zupełnie innym Łukaszem Woźniakiem w pracy. Łukasz Woźniak, ja wam powiem, jak wygląda poranek. Ja sobie wchodzę do góry. O 9.05. Ja mówię cześć. O właśnie. I on w ogóle patrzy, że wychodzę o 9.05, a później jak wychodzę 15 albo 20 po to już nikt nic nie mówi. Ale wchodzę z 9.05 i... Ja mówię cześć i czasami odbija się cześć, czasami jest cisza i po prostu filmik i jedziemy po prostu. W sensie, że montuję. Ja mówię, dobra, mam coś ważnego do powiedzenia, przyjdę później. Przychodzę później, wciąż Łukasz montuje, nie? I w końcu muszę przerwać i w końcu przeciąć i później widzę, że ty jesteś taki, że co? Montuję. Przepraszam, jeśli jestem negatywny, ale no naprawdę... Nie, Łukasz, jesteś dobrym szefem, ale rozumiem, że masz po prostu za dużo obowiązków i musisz to komuś oddać, nie? No, bardzo dobrze, że to robisz. A teraz masz presję, żeby być właśnie milszy w pracy. No, mam dużą presję. Będziesz miał już, wiesz, zastępcę swojego. Ale jest jakiś okres przejściowy, kiedy jeszcze mogę być niemiły bardziej? No, tak, potem... tak, no tam z 2 tygodnie. Więc podsumowując, będzie film w kolejnym tygodniu, bo w tym tygodniu działy się tak naprawdę dwie duże rzeczy. Tak, jakie? Pierwsze to jest filmik, który się pojawił w związku z Solar City.
Burza w internecie. Pojawiła się burza i teraz nie będziemy o tym rozmawiali na pewno tutaj. W sensie tak, jakby oczywiście. Nie będziemy odnosili się do tematu Games Factory. Odnieśliśmy się już pod filmikiem. Pod filmikiem, więc jak kogoś to interesuje, to tam to zapowiadamy. Ja tylko jakby od siebie powiem, że po prostu poznałem tą grę w marcu, tak? Tak. I bardzo szybko chwyciła mnie i wtedy grałem akurat z moją żoną większość, za serce. Tak. A więc ja się bardzo cieszę, że ona będzie po polsku. Na pewno będziemy jeszcze ją więcej pokazywali. Ale pojawił się jakby film, w którym no, można dużo się dowiedzieć już o projekcie, o autorach, o grze. No, jest już dużo informacji o samej grze w tym momencie i będzie więcej, bo oczywiście Przemo będzie prowadził wywiady. Zgadza się, jestem zadowolony bardzo z kadru, bo to jest sprzyjający mi kadr. Jak siedzisz boku, za stołem tak, i oni z boków. Dokładnie tak. No. Musimy mieć taki długi stół i każdy, kto się nie poczuwa, siada za stołem, a każdy, kto tak chce... Dokładnie, no. Że to jest... Ja mam dużo przemyśleń a propos mojej pracy... jak to się mówi? Kto się nazywa ten, co przeprowadza wywiady? Wywiadowca? Prezenter? Ja mam dużo przemyśleń a propos mojej pracy prezentera, bo zupełnie inaczej się prowadzi wywiady z tobą, inaczej z Jarkiem, inaczej z Radkiem, który jest grafikiem w Imagine Realm i zupełnie inaczej z nimi, więc tak naprawdę to nie jest tak, że się przygotujesz i zawsze będzie tak samo, tak. Ale pojawiały się jakieś komentarze, że Przemo, sztywny. Że sztywny, coś tam i w sensie po części się z tym zgadzam, ale po pierwsze myślę sobie, że ja się tego po prostu na początku uczę i przyznaję i nie udaję, że jestem ekspertem i super. Czyli nie jesteś ekspertem. Nie jestem ekspertem, więc tutaj proszę was o wyrozumiałość, że to są rzeczy. Mam nadzieję, że widzicie jakieś tam małe kroczki, które w tej dziedzinie robię. I dwie kolejne rzeczy, o których chcę powiedzieć, to jest to, dlaczego te filmiki nigdy nie będą tak rozrywkowe jak recenzje. Dlaczego? Nie. I pierwszy wydaje mi się dlatego, że zupełnie jest coś innego i tego nie można do niczego porównać, jeżeli ja sobie heheszkuję z tobą albo z Olą, gdzie bardzo dobrze się znamy, znamy swój dowcip, znamy się prywatnie i państwowo i możemy po prostu płynąć, nie? I to jest jakby narzędzie, którego nigdy nie będę miał z kimś, kogo poznałem chwilę temu, dzień temu, czy tydzień temu, nie? Więc po prostu... relacja, długość relacji, znamy się lub się nie znamy. Mógłbym udawać, mógłbym się w stosunku do niej zachować tak jak do ciebie, ale to byłoby dla nich krępujące, bo ja musiałbym zakładać, że oni rozumieją ten dowcip, albo byłoby dziwnie, no po prostu. No, sami wiecie, że nie zachowujecie się zupełnie tak samo ze swoimi normalnymi, najlepszymi przyjaciółmi i ze świeżo poznanymi osobami, bo to wymaga troszeczkę też jakiegoś zrozumienia dla nich, nie? Tak. Ja muszę pozwolić im poczuć się komfortowo, a nie awkwardowo. Więc podsumowując, ja się tego wszystkiego uczę. Im bardziej będziemy poznawać ludzi, z którymi współpracujemy, tym na pewno ta atmosfera będzie luźniejsza i będziemy mogli sobie na więcej pozwolić. Chociaż i tak jest bardzo luźna, żeby tak jest bardzo luźna. Też często w kuluarach, czego nie widać, ale jest luźna. Jakby emocje, które towarzyszą kampanii, ja widzę, że nas zbliżają, że na początku poznajemy się i jest tak, cześć, Jarek, coś tam, Łukasz, a później jak już, nie? Że widać, że już jesteśmy później przyjaciółmi. Tak, już jesteśmy później friends forever. Pojawiło się na pewno ogłoszenie a propos torby, czyli pierwszy gadżet Zagram w to. Nie będziemy, możecie sobie znaleźć filmik, który o tym mówi i tam obejrzeć, jak to wygląda. Fajny filmik zresztą. Pojawił się też nasz pojedynek Strażników Xobos w naszym... Musimy w końcu... Jak macie widzowie pomysły, co mogłoby być nagrodą na koniec roku, no możecie wpisywać, bo my szukamy nagrody w naszych pojedynkach, gramy zawsze w grę, która się funduje na Zagram w to, ktoś dostaje punkcik i na końcu roku kalendarzowego. Ktoś z nas wygra coś. Na razie... Czyli będzie zimno, czyli Malediwy to całkiem nie byłby głupi pomysł. No, możecie rzucać różne propozycje, nie tylko takie wysoko budżetowe. Świętokrzyskie Góry na przykład. Bardzo piękne. Nie musi być wycieczka, ale może. I rozpoczęła się kampania Strażników Xobos w czwartek, tak? A więc mieliśmy w czwartek start, w czwartek live'a z autorami. Bardzo dobry start, bo pierwszego dnia tak naprawdę zebrała, przez pierwszą dobę zebrała ponad 55%, coś takiego. Tak. Więc teraz oczywiście dalej się tam to wszystko zbiera. Łukasz, no ale pytanie mam, czuję z perspektywy widza, bo mówiłeś też podczas live'a, że zbieraliśmy 50% w ciągu pierwszego dnia. Tak. I mówiłeś, że to jest sukces. Tak. I pytanie, czy to faktycznie jest sukces w kontekście tego, że Valhalla uzbierała się w 37 minut, Klany Caledonii też dużo szybciej. Ciężko jest porównywać na pewno kampanię 1:1, nie? No. Wszystko zależy od tego, jakby jaki to jest rodzaj gry. Większość kampanii autorskich nie uzbiera, w historii dotychczas nie uzbierało 30 tysięcy przez miesiąc, tak? Więc my mamy 30 kilka tysięcy przez pierwszą dobę i gdy to nagrywamy, ja nie wiem jaki jest wynik, gdy wy to widzicie. I to jest bardzo wysoki wynik. Wiele kampanii zaczyna z 15 tysiącami progu, prawda? Tutaj autor
dały bardzo realny próg ufundowania gry. Tym bardziej, że Jarek, autor gry, stworzył własne uniwersum, więc tak. Jakby serwując jakiś temat, na pewno, jakby wiesz, gdyby to były krasnoludy czy coś, to tak. Ludzie może by się mogli łatwiej utożsamić, natomiast tak. Postanowił zrobić coś swojego, ambitnego i fajnego, no ale właśnie wiąże się to właśnie z tym, że ten próg może być większy. Nie? Tak, że na pewno jakby to, że on buduje swoje uniwersum, będzie owocowało w przyszłości. Mhm. Czyli jak ktoś zagra Strażników, pozna tę grę, spodoba mu się, kolejna to będzie mógł dalej inaczej. Ciągnąć jakby wątek tego świata w innych grach. Już nawet sami Strażnicy, w ogóle co jest ciekawe, mogą być różnymi grami, bo jak pojawią się scenariusze, to może być 4 kontra gra, 4 graczy walczy z grą, 3 gracze na jednego i tego typu rzeczy. Więc to już jakby pozwala na pewien rozwój w ramach tego świata. No ale... Myślę, że to jest ciekawa i ważna informacja, żeby właśnie nie wrzucać do jednego worka wszystkich gier na kampanii. I wszystkich kampanii do jednego worka, nie? Że to są jakby... Mnóstwo zupełnie... rzeczy na to wpływa, tak. Prawda? Mnóstwo rzeczy na to wpływa. Ja bym powiedział, że jak porównamy do Valhalla, to na pewno wypada tak sobie. Jeżeli porównamy do... To Kaledonii wypadają tak sobie, nie? No na przykład. A jest to niesamowity wynik. A jak porównamy Strażników Xobos do, nie wiem, poprzednich kampanii tego wydawcy, czy nawet do Strażników Xobos, którzy byli w poprzedniej szacie graficznej, no to jest ogromny sukces w tym momencie. Spokojnie można zakładać, że ta gra się ufunduje z nawiązką, tylko pytanie, z jaką nawiązką, to wszystko zależy oczywiście od wspierających. Nie? Zgadza się. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o te ogłoszenia na bieżąco na naszym kanale. Niedługo... Piszcie, jakie macie propozycje na nagrody w tych naszych pojedynkach. A więc jak oglądacie ten filmik w sobotę rano, to jesteście dzisiaj na Pyrkonie, tak? To możecie spotkać mnie z Przemkiem pewnie. I też na pewno chyba przez moment wpadnie moja żona. Na pewno chyba. Na ten panel, jak będziecie mieli ochotę, to zapraszam. I za tydzień już większy wywiad z Piotrkiem z Grania w Chmurach. To będzie pierwsze takie nasze doświadczenie. Zobaczymy, jak pójdzie. Tak, dobrze. W takim razie to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o naszą kawę, rozmówki i planszówki. Tak jest. Łukasz, klasycznie. A ja zapomniałem w ogóle w tym roku ogłosić, nie wiem, chyba, że alergia mnie już atakuje. Tak? Więc jakbyście to pocieranie oczu i pociąganie nosem, to jest po prostu... To nie jest wzruszenie, tylko... Ale może. Jaki kolor?